No nic nie może wiecznie trwać, jak śpiewa klasyk. I to jest, takie dostałem rekomendacje, to wynikało zarówno z oglądalności, jak i z takiego naturalnego cyklu życia produktu. To znaczy te dzieciaki, które kiedyś budowały tę rodzinkę, no już są starymi końmi, jakbyśmy to powiedzieli. Młody Musiał, który był dzieckiem, no jest teraz Maciek Musiał, no jest już teraz, zaraz zacznie siwieć. W związku z czym też mieliśmy na względzie pewne sprawy produkcyjne związane z gospodarowaniem zasobami produkcyjnymi, halami, cyklami produkcji. No wyszło tak po prostu z rachunku ekonomicznego i z takiego naturalnego cyklu życia produktu, żeby dojechać do ostatniego sezonu w tym roku. Bardzo szanuję ten serial. Będzie obecny na ekranach telewizji, dlatego że zauważyliśmy, że powtórki oglądają się równie dobrze jak premiery, a czasem lepiej. W związku z czym tych sezonów mamy tak wiele, że nigdy nie przestaniemy grać rodzinki, a może pojawi się podobny produkt, albo wręcz może kiedyś rewitalizacja z innymi ludźmi tego samego projektu. W związku z czym zawieszamy na chwilę ten projekt, ale cały czas będzie obecny na antenach.